Jeżeli dodamy wszystkie kropki ze wszystkich kamieni domina przedstawionych poniżej, otrzymamy razem 63 kropki. Gdybyśmy te wszystkie kropki zliczyli, to w treści zadania powiedziane jest, że jest ich wszystkich razem 63. Skoro wiadomo, ile ich jest, to nie musimy już ich liczyć. I dalej powiedziane jest, że to jest o 42 kropki więcej niż liczba wszystkich kropek na sześciennej kostce do gry. Ile jest wszystkich kropek na sześciennej kostce do gry? Jeżeli weźmiemy sześcienną kostkę do gry, sześcienną, na przykład taką, z kropkami i zliczymy wszystkie kropki na wszystkich ścianach, to otrzymamy liczbę wszystkich kropek na sześciennej kostce do gry. W treści zadania powiedziane jest, że jeżeli zliczymy wszystkie kropki na tych wszystkich kamieniach domina, jest ich razem 63, to jest ich o 42 więcej. Niż wszystkich kropek na sześciennej kostce do gry. No to wyznaczmy na tej podstawie liczbę kropek na kostce. Pierwsza rzecz, nad którą dobrze jest się zastanowić, to czy liczba, której szukamy, będzie większa od liczby kropek na tych kamieniach, czy mniejsza. Możecie spojrzeć tutaj na słowo więcej i pomyśleć sobie, że będzie o 42 kropki więcej. Ale w tym momencie trzeba być bardzo, bardzo ostrożnym. Zawsze, kiedy rozwiązujecie zadania z treścią, nie zastanawiajcie się tylko nad samymi słowami. O, jest słowo więcej, więc będziemy dodawać, albo o, widzę słowo mniej i od razu odejmuję. Nie zawsze musi tak być. Lepiej niż nad samymi słowami zastanowić się nad problemem, który jest w zadaniu opisany. W tym zadaniu powiedziane jest, że to 63. Ta liczba kropek jest o 42 większa od liczby kropek na kostce do gry. Inaczej mówiąc, jeżeli weźmiemy liczbę wszystkich kropek z kostki do gry, o którą nas w zadaniu zapytano, jeżeli nas o nią zapytano, to możemy oznaczyć ją sobie znakiem zapytania. I jeżeli znajdziemy liczbę o 42 większą, to będzie to liczba kropek, którą mamy tu u góry na tych kamieniach. I powiedziane jest w zadaniu, że ta liczba kropek to 63. Liczba kropek na kostce dodać 42 równa się 63. Albo inaczej, 63 kropki to o 42 kropki więcej niż całkowita liczba kropek na sześciennej kostce do gry. Zawsze zastanawiajcie się nad sensem problemu opisanego w zadaniu. Teraz możemy zastanowić się, ile to jest ten znak zapytania. Jeżeli znak zapytania dodać 42 równa się 63, to znak zapytania równa się 63 odjąć 42. Ile to będzie? No to liczymy. 63, 6 dziesiątek i 3 jedności, 42, 4 dziesiątki 2 jedności. Z takiego odejmowania... Otrzymamy liczbę kropek na sześciennej kostce do gry. Kolumna jedności: 3 jedności odjąć 2 jedności równa się 1 jedność, 6 dziesiątek odjąć 4 dziesiątki równa się 2 dziesiątki, 2 dziesiątki i 1 jedność to 21 kropek. Na sześciennej kostce do gry jest wszystkich razem 21 kropek.